Kolorowo robi się w Curynie. W gminie Wiślince trwają prace remontowo-budowlane w Curynie, gdzie powstaje obiekt przeznaczony pod zakład opiekuńczo-leczniczy. Zakończono już prace murarskie. Na ostatnim etapie są prace związane z elektryką, elewacją oraz przygotowaniem fundamentów pod zbiorniki gazowe. Zamontowano piec centralnego ogrzewania. Trwa budowa szybowindy. Wylewane są posadzki i gładzie w pierwszych pomieszczeniach. Nadal trwają roboty przy konstrukcji części dachu. Front obiektu prezentuje się już okazale. Powstały murki oporowe podjazdu głównego.